typowo folklor orawski. Jest on inny od potalańskiego, inny od żywieckiego, inny od pienińskiego. Różni się strojem, różni się tańcami, różni się melodiami. Jest to całkowicie inna grupa. No dzisiaj właśnie mieliśmy troszkę problem, bo mamy różne obrzędy, mamy różne rzeczy, tak żeby się nam to uzbierało może za 2 godziny. Staraliśmy się wybrać jak największy przekrój wszystkiego, czyli po prostu trochę muzyki, trochę śpiewu takiego starodawnego. Strzelamy na biczach pasterskich, taka fajna rzecz, zapomniana, a wyciągnięta przez nas, właśnie chłopaki trenują teraz. Pokażemy nasze tańce, które są specyficzne, bo po prostu w naszym regionie tańce, każdy jeden taniec jest inny. Nie tak na przykład jak w Żywcu są podobne, w Żywieckim czy Potalańskim są podobne jedne do drugiej. U nas każdy taniec różni się całkowicie czym innym. I ja się cieszę, oprócz tego, że te warsztaty są, ja się cieszę, że nas tutaj zaprosiliście do Łomży, żebyśmy tutaj przywieźli troszkę naszego orawskiego folkloru, ponieważ jeszcze tutaj nie byliśmy w tej części Polski, a tańczą go w różnych rejonach, a tutaj w Łomży jeszcze nie. I ja widzę, że było zainteresowanie spore właśnie i ja myślę, że to będzie w przyszłości owocowało tym, że cząstka Orawy tutaj właśnie w Łomży zostanie. Przyjaciel do nas, będziemy grać, tańczyć i śpiewać, pokierować się.